Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam w nowej odsłonie. Jak wiecie, od niedawna zacząłem morsować. Bardzo mi się to spodobało. Stwierdziłem, że świetny klimat i postanowiłem, że zrobię taką akcję, że pojeżdżę troszeczkę, jak to się mówi, ładnie w koło komina po moim województwie i poznam inne ekipy morsujące. Tak więc w pierwszym odcinku witam Was bardzo serdecznie nad jeziorem Głębokie, niedaleko Międzyrzecza. Mamy dzisiaj w ogóle nietypowy dzień, bo dzisiaj mamy akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nad jeziorem Głębokim spotykają się dwie ekipy, dwie zaprzyjaźnione ekipy. Mamy do czynienia tutaj z morsami ze Skwierzyny i z morsami z Międzyrzecza. Tak więc dzisiaj będziemy mogli morsować z dwoma ekipami na raz w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A tak za moimi plecami wygląda jezioro Głębokie. Jeszcze z gimbalem po drabinie nie schodziłem. Poszukamy kogoś, z kim można pogadać. Kto tu jest ze stałej ekipy? Jest piękny. Gazele wszystkich witają. Gazele witają. Jakich jest wasza grupa? W sumie to nie wiemy nawet, nie? Ale tak 15, nawet nie wiem, tak 15 osób. No, średnio 15 osób zawsze na treningach jest. Gazele to Międzyrzecz, nie? Tak, to jest Międzyrzecz. Z tyłu stoją chłopaki. Gazele do góry lecę.
Słuchaj, od kiedy w ogóle ekipa działa? Od czerwca, bo takie pierwsze takie było pisanie do znajomych, czy może byśmy zaczęli wspólnie spotykać na bieganie. Przyszło parę osób, nagle to się stało takim wielkim wow i jesteśmy, istniejemy. Nawet nie myślałem, że to tak... Zimę przetrzymamy. Ale rozumiem, że nie ma czegoś takiego, że a dzisiaj wieje, to nie przyjedziemy. Nie. Zawsze. Nie ma złej pogody do biegania, tylko są dobre wymówki. To mi się właśnie podoba. Chyba, że ja taki jestem. Właśnie, bo wy jako gazele to nie tylko morsowanie, ale i bieganie. Tak? Głównie biegamy, tak. Głównie biegamy. A morsowanie jako dodatek. Dodatek to w tym roku wyszło od parę osób, które morsowały wcześniej. Tam pomysł dały i zaczęliśmy, spodobało nam się, ale przepraszam, ma przyjemne na RGMS, bo tam jest łatwiej się dowodzić. Robi się głośno, tak więc pogadamy najwyżej jeszcze za chwilę z kimś na brzegu. Jasne. Dziękuję. Ludzie, halo! Opuściłem już jezioro głębokie, rewelacyjnie było, naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego pierwszego odcinka. Rewelacyjna atmosfera, fantastyczni ludzie, bardzo fajnie było, profesjonalna rozgrzewka, chociaż ciężko jest robić dwie rzeczy naraz, z jednej strony musiałem się rozgrzewać, z drugiej strony chciałem wam jak najwięcej tego pokazać, przez co moja rozgrzewka była słaba, wyszedłem z wody, strasznie zmarzłem, jeszcze się dogrzewam. Wszystko szybko odbyło się już po wyjściu z wody z racji tego, że oni przemieszczają się dalej pod prawdopodobnie ośrodki kultury. Tam będą dalej trwały imprezy związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Nie udało mi się przy kamerach porozmawiać z ekipą ze Skwierzyny, ale uzgodniliśmy, że przyjadę jeszcze, że nagramy odcineczek tam u nich. Tak więc wszystko super, wszystko fajnie. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy z tego wszystkiego. Zmotywowany do dalszego działania jak najbardziej. Będziemy jeździć, będziemy nagrywać. Miejmy tylko nadzieję, że trochę pogoda pozwoli tak, żeby taki troszeczkę mrozi, bo rewelacyjnie byłoby nagrać coś z wykutym przeremlu. Byłoby super. Dziękuję, że jesteście ze mną. Udostępniajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Będziemy działać. Dzięki piękne i trzymajcie się, do zobaczenia.